dzisiaj kończy się pewna epoka i niedługo kończy się październik, więc my kończymy wszystkie październikowe zabawy. Zapraszam do oglądania. Także no, dzisiaj już nie ma traku Halloween, jest klasyczna muzyczka, do której mi się nikt nigdy nie przypieprzył i miało być inaczej, a jest tak. Dzisiaj ostatnia czarna historia, dzisiaj czarna historia bez żadnych podpowiedzi, bez niczego tak naprawdę i osobę, która poprawnie odpowie poza wszystkim będzie miała 500 zł do wykorzystania na dowolny cel. Jedyny cel, jaki, że tak powiem, nie będzie możliwy, to prośba o przelew pieniędzy. Więc mamy tutaj ostatnią czarną historię, znaczy przedostatnią, czyli tą piątkową i za chwilę zresztą, ucieczka panny młodej. Kiedy próbował wsunąć obrączkę na palec swojej narzeczonej, ślub został przerwany. I uwaga, narzeczona wystraszyła się, gdy ukochany chciał założyć jej obrączkę i uciekła z urzędu stanu cywilnego. Oszczędny narzeczony kupił swojej żonie obrączkę ze srebra. Jednak nie wiedział, że narzeczona była wampirzycą. Nie pamiętałem, żeby wampiry były uczulone na srebro. Znaczy, nie pamiętałem. Wydaje mi się, że jedyny film, w którym się z tym spotkałem, to był Blade. Dlatego było o Abrahamie Whistlerze i tak dalej. I ostatnia miłośniczka zwierząt. Czyli czarna historia, do której nie dostaniecie żadnej podpowiedzi. I możecie zadawać tylko pytania, na które odpowiedź jest tak lub nie. I osoba, która odpowie poprawnie, dostanie do wykorzystania 500 zł na dowolny cel. Będzie mogła sobie zażyczyć dowolne wykorzystanie w ramach tej kwoty. A osoba, która zbliży się do... Nie i osoba, ale lub osoba, jeżeli się nie odpowie dokładnie, a tylko zbliży się do rozwiązania, będzie to 300 zł. I zależnie od tego, kto pierwszy, o ile ktokolwiek, to wtedy będzie 500 lub 300 zł. Powtarzam, do wykorzystania na dowolny cel. Może to być kupno coś w ramach tej kwoty, może to być przekazanie na cel charytatywny. Jedyne, co nie może to być, to prośba o przelew tych pieniędzy i dostanie ich w gotówce. Uwaga! Miłośniczka zwierząt. Kobieta musiała umrzeć, ponieważ chciała się pobawić ze swoim zwierzątkiem. Nic więcej nie dostaniecie tutaj. I uwaga, nie ma i nie będzie żadnej podpowiedzi w tym odcinku nigdzie. Więc możecie tego nie szukać. Nadal są tutaj ukryte rzeczy, ale niezwiązane z czarną historią. Jutro dostaniecie o 21:00 odpowiedź na tą czarną historię, więc macie 24 godziny i zakończymy sobie ten konkurs jutro. A jutro też wybierzemy sobie odpowiedzi w Czuskutulu. Jeżeli ktoś nie chciałby wybrać, a wydaje mi się, że historia całkiem fajnie się rozwija teraz. Dobra, ktoś jeszcze? A, zobaczcie sobie Sabat Czarownicy. Dzisiaj, myślałem, że to było w zeszłym tygodniu, ale pomyliłem się. Dzisiaj zakończyło się pierwsze przejście. Czyli zakończyliśmy podstawową historię i od następnego tygodnia będziemy grać w Restart. Czyli tutaj mogliście sobie posłuchać mojej opinii na temat tego, jak wyglądało podstawowe prawie 23 godziny rozgrywki. Czy tam 20 godzin rozgrywki w zaokrągleniu. Dobra. Do następnego i życzę miłego jutro Halloween. No, cześć.